Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym będziemy zajmować się zadaniami związanymi ze skalą. Zadanie pierwsze. Długość jeziora żarnowieckiego zmierzona na załączonej mapie wynosi 16 cm. Oblicz i podaj skalę liczbową mapy, na której odległość ta wyniesie 4 cm. Zapisz obliczenia. Na początku odczytajmy skalę mapy z legendy. Mamy ją podaną poniżej. Skala mapy wynosi 1 do 50 tysięcy. Oznacza to, zamieniając skalę liczbową na skalę mianowaną, że 1 cm na mapie odpowiada połowie kilometra. W takim razie wiemy, że długość jeziora Żarnowieckiego zmierzona na załączonej mapie wynosi 16 cm Możemy przygotować proporcje. Po jednej stronie ustawmy dane, które symbolizują odległość na mapie, a po drugiej stronie... Tyle ile dany odcinek wynosi w rzeczywistości. Po obliczeniu wiemy, że długość jeziora żarnowieckiego wynosi 8 km. Teraz naszym drugim zadaniem jest obliczenie i podanie skali liczbowej mapy, na której odległość ta wyniesie 4 cm, czyli znowu musimy zrobić proporcję. 4 cm na mapie odpowiadają 8 km, a 1 cm na mapie odpowiada niewiadomej. Odległości w terenie. Obliczając, wyjdzie nam wynik 2 km. Ale uwaga! Mamy obliczyć i podać skalę liczbową mapy. 1 cm odpowiada 2 km. Jest to skala mianowana. Skalę liczbową podawaliśmy w cm, więc 1 to 200 tysięcy cm. Zadanie drugie. Powierzchnia jeziora Łuknajno zajmuje na mapie w skali 1 do 200 tysięcy obszar 1,7 cm kwadratowego. Oblicz powierzchnię jeziora w terenie. Wynik podaj w kilometrach kwadratowych. Zapisz obliczenia. Na początku napiszmy skalę mapy. 1 cm na mapie odpowiada 2 km. Ale uwaga: w tym zadaniu mamy obliczyć powierzchnię, więc będziemy potrzebować skali kwadratowej. 1 cm podnosimy do kwadratu, mamy 1 cm kwadratowy i dwa Kilometry podnosimy do kwadratu, otrzymujemy 4 km2. Czyli 1 cm na mapie, czyli, czyli kwadrat o długości 1 cm na 1 cm, odpowiada 4 km2 rzeczywistości. No i teraz musimy utworzyć proporcje. 1 cm2 to 4 km2. 1,7 cm2 to nie wiadomo. Wyjdzie nam, że jezioro. Zajmuje 6,8 km2 w terenie. Jeszcze trzecie zadanie. Też ze skalą kwadratową. Powierzchnia jeziora Duś wynosi na mapie 98 mm2. Oblicz powierzchnię jeziora w terenie. Wynik podaj w kilometrach kwadratowych. Zapisz obliczenia. Znowu musimy odczytać skalę z Taka porada, jeżeli nie macie podanej skali w poleceniu. Pierwsze co zróbcie z zadaniami tego typu, odczytajcie z legendy skalę mapy. 1 cm na mapie odpowiada 0,6 km w terenie. 1 cm kwadratowy odpowiada w takim razie setnym km kwadratowego. Zamieńmy milimetry kwadratowe na centymetry kwadratowe. 98 mm. kwadratowych to 98 cm kwadratowego Teraz możemy utworzyć proporcję. Wychodzi nam, że X, czyli nasza powierzchnia jeziora w terenie, wynosi 0,35,28 km2. Jest to właśnie nasz wynik. To by było na tyle, jeżeli macie ochotę na przećwiczenie jeszcze innych zadań obliczeniowych, na przykład z wysokością słońca, spadkiem terenu. Czy z czasem miejscowym, to dajcie nam znać w komentarzach. Dziękujemy za uwagę. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę oraz suba.